Dum, 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 dum. Siemaneczko wszystkim. Fresh Coconut. Dzisiaj zajmiemy się brakiem wchłanialności pokarmu. Czyli dlaczego jem, a nie mogę przybrać na masie. I tu też będzie temat odnosił się do mnie, do chudego ziomeczka. Czemu jestem chudy? Ponieważ mam problem właśnie z wchłanialnością pokarmu. Dlaczego się tak dzieje? Bo moje jelita są zasypione. Pokarm, jak już jest strawiony, chociaż trochę, chce się dostać, substancje odżywcze chcą się dostać do krwiobiegu, a nie mogą. Czemu? Bo jelita są zalepione. Takie ziomeczki, co nam chwytają, te rzeczy są zalepione. Są te dziury, to wszystko, co by chciało, nie dziury, do miejsca, w którym substancja odżywcza powinna przejść do krwiobiegu przez jelita, jest zalepione to wszystko. Śluzem, dziadostwem. I skąd to się wzięło? Wzięło to się stąd, że jadłem dużo syfu w życiu. Hamburgery, dużo gotowanego, nabiał jakiś i inne rzeczy. Jeszcze na paleo też w ogóle świrowałem. No i jak się z tym uporać? Jak się z tym uporać? Trzeba jeść owoce. Trzeba zjeść owoce, zioła i trzeba czasu. I do tego dobrze robić dziennie suchy, żeby organizm miał czas na ogarnięcie dziadostwa z organizmu. Także co bym radził? Dziennie od jakiegoś okienka, na początek zróbcie sobie 12 na 12, czyli 12 godzin, w których jecie i 12 godzin, w których nie jecie, nie pijecie. Później możecie sobie skracać to. I wtedy organizm ma więcej czasu na filtrację, na ogarnianie syfu z organizmu. Ja teraz mam okienko, że jem od 9, 10 na przykład, czy tam 11 do 16.30 i później już nie jem, nie piję. I robota jest niesamowita, fajne rzeczy się dzieją. Także radzę po pierwsze ogarnąć swoje okienko, żeby się nie obżerać cały dzień, całą noc, tylko dać odpocząć jelitom, żeby organizm mógł się pozbyć stamtąd dziadostwa. Po drugie, jeść owoce. Po trzecie, wspomagać organy ziołami, żeby te organy miały takiego pomocnika po oczyszczaniu tego dziadostwa. I wtedy zaczniecie się pozbywać tego śluzu. Nerki zaczną filtrować te kwasy, to dziadostwo. I będzie się pozbywać stopniowo też rzeczy z jelita. Następną rzeczą, którą możecie się pozbywać podczas tego, w waszych kubkach, że tak powiem, możecie dostrzegać brązowe dziadostwo. Jest to siarka. Siarka, która tkwi w organizmie. Skąd ona się wzięła? Wzięła się u mnie na przykład z dużej ilości leków, antybiotyków, no i rzeczy, które mają w sobie siarkę, które jemy. Dużej ilości białka, cebula, czosnek. Ogólnie takie rzeczy, które mają siarkę. Możecie sobie trzeba znaleźć. Ale głównie są to leki, antybiotyki, suplementy. Rzeczy, które robią kapę z florą bakteryjną. Stawiałem siarkę, w siarce rozwijałem się super. Pasożyty, grzyby, jest to super środowisko dla nich. Dlatego jak pozbędziecie się siarki i jednocześnie możecie pozbywać się pasożytów, jest to super opcja, ponieważ oczyścicie swoje jelita z takich rzeczy, które nie są nam naprawdę potrzebne. Siarka i pasożyty to nie jest coś super. Jeszcze pasożyty, jak podpowiadają wam, wysyłają impuls, bo jelita to wasz drugi mózg, to jest połączone z mózgiem, wysyła wam impuls, że chcesz zjeść to, chcesz zjeść pizzę, chcesz zjeść hamburgera, to nie wy chcecie zjeść, to one chcą. One, żeby miały dalej środowisko do życia. Także pozbądźcie się siarki, pozbądźcie się śluzu, pasożytów i wtedy otworzycie światło dla waszych jelit. Będą mogły wchłaniać super substancje, będziecie jedli mniej, a będziecie się czuli odżywieni, zaczniecie zbierać masę, taką jaką chcecie, waszą prawidłową masę ciała osiągniecie i wtedy będzie super. Można się obżerać, w końcu się człowiek przytyje. Ale no ja jedząc naprawdę około 5000 kalorii, troszkę szło to do przodu. A czy jest sens się tak obżerać, zamiast ogarnąć, zrobić porządek jak w pokoju i po prostu się już położyć, odpocząć i mieć to już po prostu porządek, nie musieć się w tym przeciskać, mieć swobodę.
żeby swobodnie się ruszać w swoim życiu, a nie mieć milion rzeczy, żeby nie móc przejść. Tu jest milion rzeczy, pokarm próbuje przejść, a jeszcze gdzieś tam próbuje się wchłaniać, a ma problemy z tym, bo tam jest nieporządek. Dlatego ja wolę najpierw ogarnąć swoje zdrowie, a później się troszkę podbudować. No ale i tak mam teraz troszkę etap odbudowy. Jeszcze nie jem mnóstwo w sumie, bo nie mam zbytnio kasy. Znaczy mam pieniądze, ale w euro już tak no niezbyt i chcę już do tej Anglii polecieć. Znaczy nie, że już chcę, tylko w sensie tam dopiero już nie chcę zmieniać waluty. Także jakoś muszę sobie radzić. Mam troszkę drobnych. Jeszcze pomarańcze mam, to jakoś dotrwam. Jeszcze jakieś tam owoce się znajdują w lodówce. Także tyle może na dzisiaj z tym, jak sobie z tym poradzić. Po prostu jedzcie owoce. Wieczorem na przykład sałatka, błonnik, który też popchnie trochę tego śluzu. A jeszcze pomaga to z kompulsami, jak ktoś ma ochotę zjeść coś gotowanego, jakiś syf. To sałatka z sosem z awokado, blendujecie awokado. I albo bierzecie awokado, blendujecie, macie sos, ogórka, jecie sobie ogurasa z awokado. Polecam. Ostatnio przetestowałem. Także to jest dobre na kompulsję, jak komuś się zachciewa coś jeść. A tak to skupcie się na wysoko wodnistych, kwaśnych owocach, które ściągają syf. I pamiętajcie, kwaśne owoce nie zakwaszają, chyba że są niedojrzałe. Ale to, że są kwaśne, nie znaczy, że powodują kwas, bo mają odczyn metabolizmu zasadowy, alkalizujący. A przez to, że są takie kwaśne, ściągają syf, oczyszczają wasz układ limfatyczny, który jest bardzo ważny. Także ogarniając to wszystko, ogarniając też nerki nadnercza, nie zapominajcie o nerkach i nadnerczach, które pomagają wam to wszystko ogarnąć, pomagają mieć energię, bo jak macie słabe nadnercza, to czujecie się cały czas bez paliwa. Przepraszam. I jak nerki filtrują, pozbywacie się dziadostwa. Ogarniacie przy tym też inne organy, trzustka, tarczyca, to co odpowiada za metabolizm, za trawienie. Podróżne kolejności. Ale no, w sumie trawiąc też metabolizujecie, tak? Nadnercze ogarniecie, będzie łatwiej z cukrami. Także będziecie zauważać, że nie wydalacie pokarmu tak jak wyglądał, jak go jedliście, tylko jest strawiony. Cztery podstawowe procesy: trawienie, absorpcja, utylizacja, eliminacja. Czyli to jak trawicie, tu się zaczyna trawić. Cztery procesy: amylaza ślinowa, żołądek, autoliza i przez bakterie. Tak to idzie. Autoliza to kiedy macie żywy pokarm, żołądek wytwarza kwasy i enzymy, które są w pokarmie, pomagają wam trawić własne jedzenie, które zjedliście. Nie musicie używać własnych enzymów, jak podczas gotowanej szamy. Stąd jesteście zmęczeni, jak zjecie gotowane, bo użyliście dużo energii, żeby to trawić. A proces powinien być łatwy, prosty, szybkie trawienie, dużo energii, a nie ciężkie trawienie, mało energii. No to tyle. Zajęliśmy się dzisiaj tą absorpcją i mam nadzieję, że będziecie zdrowi. Tyle. Jeszcze takie szybko info odnośnie papai. Kupiłem papaję eko. Mam tu papaję eko. Na targu, bo tu targ w Medano. I różnica jest taka, że no, są spoko te papaje, a zauważyłem w skórce, że nie jest gorzka, czyli jednak kapa jest z tym pryskaniem w marketach. A tutaj widocznie jest lepiej. I mam tu dżembę. Nie mam zbytnio pieniędzy w tych euro, więc będę troszkę zarabiać. Pierwszy raz tak sam na instrumencie na ulicy. Ponad 3 euro, ponad godzinę zgarnięte, także miałem na pomarańcze. Pomarańcze po 59 centów teraz. I polecam dżembę, kocham dżembę. Pokażę wam jeszcze tutaj, jak to wszystko wygląda teraz w mieszkaniu. Tutaj lodóweczka, w lodóweczce surowo, tu są żelki, tutaj pokój, w którym będę spał i jeżeli chcecie oglądać telewizję kiedykolwiek, to wybierajcie sami co chcecie
oglądać. Polecam Robbie Wilda, super gościu. Szybka reklama. No i tutaj mamy, tam jest łazienka jeszcze, a tam jeszcze nie byłem. Jest super. Super, że mój przyjaciel pozwala mi jakoś przeżyć, bo bym się nie miał gdzie podziać. Także dzięki Paweł bardzo, jesteś mega człowiekiem. Trzymajcie się, życzę wam wszystkim zdrowia i dojdźcie do siebie. Łapa, stara się urosnąć, ale ciężko. Trzymajcie się, pozdrawiam.